gotowe skrzynie na keydrop.pl. Zgarnij najlepsze gry i fałdolce całkowicie za darmo. Odbierz darmowe 2 złote na start i dołącz do 400 tysięcy zadowolonych graczy. Kod promocyjny w opisie. keydrop.pl. Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Simi i witam was w kolejnym odcinku. Na samym wstępie chciałbym wam przypomnieć o zasubskrybowaniu kanału. Taki sam czerwony przycisk, jak widzisz tutaj na palce kliknij tam na dole. A teraz przedstawię wam fajny, prosty sposób na zrobienie kamerki internetowej z własnego telefonu. Niby nierealne, wielu ludzi co by tak pomyślało. Jednak da się to zrobić i za chwilę wam pokażę jak. I nawet uzyskać na tym fajny efekt. Słuchajcie, jeszcze jedna taka na wstępie, mały, jeszcze jeden w sumie. Rewerek dziecięcy. No nieważne. Jeszcze jeden taki mały komunikat na wstępie. Otóż od dzisiaj do końca tego miesiąca, czyli do następnego piątku, codziennie o godzinie 15 będzie się pojawiał jeden film na moim kanale różnego gatunku. Albo gaming, albo jakiś poranek, albo cokolwiek. Zobaczymy. Wszystko okaże się każdego dnia. Pamiętajcie o godzinie 15, a więc jeżeli nie subskrybujecie kanału, subskrybujcie, zaznaczacie dzwoneczek, żeby powiadomienia przychodziły i zapraszam was do komputera. Okej, a więc jesteśmy już przy komputerze i wchodzimy na stronę dev47 apps. Link będziecie oczywiście do tej strony w opisie. I instalujemy coś takiego jak DroidCam. I don't know the Windows client, bo najpewniej większość z was ma Windowsa. Na odcinku zapomniałem jeszcze wspomnieć, więc taka mała wstaweczka. Należy także pobrać na swój telefon DroidCam Wireless Webcam. Jest to też wersja płatna, ale my zajmujemy się tą bezpłatną. Należy ją zainstalować i dopiero teraz przechodzimy do następnego kroku. Oczywiście wszystkie linki są w opisie. Następnie będziemy mieli taką instalkę DroidCam Setup. Wchodzimy w nią. Pamiętajcie, że ważne jest to, żeby zainstalować to na dysku C, czyli tam gdzie macie swój system, żeby to sprawnie działało. Ja nie będę instalował, ponieważ mam to zainstalowane. No i po zainstalowaniu wchodzimy do folderu, gdzie to zainstalowaliśmy i wchodzimy w Toggle HD Mode. Wyskoczy wam coś takiego. Wy będziecie mieli, jak dobrze będą, 480p, 4:3 zaznaczone. Zaznaczamy sobie 720p, 16:9 i klikamy OK, Restart Computer. Ja już oczywiście też mam to zrobione. Możecie na spokojnie, komputer wam się tam po chyba 15-20 sekundach zrestartuje. Nie ma się co przyjmować, ja to też robiłem, wszystko jest OK. No dobra, no i następnie wchodzimy sobie już w samą apkę. I wyświetli się nam tutaj coś takiego. Po pierwsze, Wi-Fi, device IP, które wy macie zasłonięte, ale tutaj przepiszecie sobie IP, które macie w aplikacji. Wi-Fi IP to się nazywa. No i DroidCam port. Również tutaj wam pokazuje aplikacja. Wy będziecie mieli z tego co pamiętam oznaczone audio, więc można sobie zaznaczyć. I klikniecie start. Tutaj macie połączenie kablem. Aktualnie jestem połączony z komputerem, ale nie wiem, czy mi się uda teraz to połączyć. Spróbujmy na kablu. To pierwszy raz to robię na kablu. O, coś nie wyszło. No nie wiem jak to jest szczerze, bym musiał się powołać ten troszkę więcej. Może tu coś jeszcze w aplikacji muszę zrobić. No nieważne, dobra. Pokażę wam jak na pewno się przez Wi-Fi podłączyć. Jeżeli macie dobrą sieć, to nie będzie problemu. Więc przepisujecie sobie tutaj swój właśnie Wi-Fi IP swoje i DroidCam port. Video audio start. No i jak zobaczycie właśnie za chwilę. O, wywaliło mnie sapki, widzę. Chwila. No i teraz widzicie wszystko. To co ja robię, to co ja. Cześć. Widzicie to właśnie też na żywo. No dobra, no ale chcielibyśmy podpiąć to najpewniej pod OBS-ka. Więc co robimy? Wchodzimy w naszego OBS-a. Tak, dodaj urządzenie. Urządzenie nowe. Wybieracie sobie tutaj Droid Source 3. Klikacie OK. Dobra, ja już ogólnie to mam tutaj sobie zapisane, więc wykorzystam swoje ustawienie. O. Nie wiem dlaczego tu się robią takie paski. Powiem wam szczerze.
ale można to łatwo sobie na przykład z tym poradzić, więc nie jest to jakoś bardzo uciążliwe, ale jakoś jest naprawdę fajne. Zobaczcie sobie nawet, o, jeszcze włączę tu drugą kamerkę, którą mam na komputerze. Trzeci podgląd będziecie mieli z GoPro Hero, którą nagrywam to. I spójrzcie sobie. Wszystko jest. Normalnie. A telefon jest połączony przez sieć. Wi-Fi. No okej. Okay. Dobra. Okej, okay, dzięki za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Widzimy się jutro o 15. Trzymajcie się i cześć. Press start.